Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Kisiel, znajdujemy się w 2M Klinik. Dzisiaj przeprowadzamy zabiegi u pacjentów, którzy cierpią z powodu łagodnego rozrostu stercza. To są zabiegi, które mają nazwę Rezum. Wśród całej gamy zabiegów związanych z tą chorobą preferujemy ten. Dlaczego? O tym kilka słów chciałem powiedzieć. To jest zabieg, który nie wymaga pobytu pacjenta w szpitalu, to po pierwsze. Jest rzeczywiście minimalnie inwazyjny, a wręcz znikomo inwazyjny. Nie musimy rezerwować krwi dla pacjenta, nie wymaga to znieczulenia, chociaż w naszym zespole oczywiście znajduje się anestezjolog, który czuwa nad bezpieczeństwem pacjenta, to tak naprawdę wystarczy nam znieczulenie miejscowe. Używamy rodzaju pary wodnej do odparowania chorej tkanki. Jest to procedura przezcewkowa i pacjent po 2 godzinach obserwacji może iść do domu i podjąć normalną aktywność. W tej chwili są 2 ośrodki w Polsce, my jesteśmy jednym z nich, które wykonują te zabiegi. W Europie ta technika rozwija się od 4 lat, ma doskonałe opinie i badania, które są przeprowadzone na ten temat, dają nadzieję, że ono już na trwałe wejdzie do repertuaru takich urologicznych zabiegów. Dzisiaj operujemy 2 pacjentów, obaj dzisiaj, mamy nadzieję, pójdą do domu i zaprosimy ich na kontrolę za tydzień, aby stwierdzić, czy ich parametry, które podlegają kontroli, a więc parametry ich mikcji, zadowolenie z zabiegu, subiektywne odczucia są ok. Sprzęt, który używamy, to sprzęt firmy Boston i za chwilę o tym przedstawicielka tej firmy opowie. Dosyć zaawansowany technologicznie aparat, natomiast sama procedura jest dla lekarza urologa, który posługuje się na co dzień endoskopami, dosyć prosta do nauczenia. Zapraszamy więc do 2M Klinik. Nie trzeba cierpieć z powodu prostaty. Nawet pacjenci, którzy nie mogą być z różnych przyczyn znieczulani ogólnie bądź podpajęczynówkowo, zwykle z powodu wieku, chorób towarzyszących bądź przyjmowanych leków, mogą temu procedurze się poddawać. Ta procedura nie grozi powikłaniami takimi jak inne, którymi dysponujemy, czyli nietrzymaniem moczu, krwawieniem śródoperacyjnym, a więc jest w pełni bezpieczna dla młodych ludzi. To jest ta druga grupa pacjentów, którzy chętnie skorzystają z tej metody. Ma istotne znaczenie zachowanie funkcji seksualnej. Także serdecznie zapraszamy, korzystajcie Państwo z tych nowoczesnych metod, które oferujemy. Znajdujemy się dzisiaj w 2M Klinik, gdzie zaraz dojdzie do drugiego w Polsce zabiegu z wykorzystaniem urządzenia Rezum. Ja się nazywam Paulina Dziedzic, jestem z firmy Meden InMed, reprezentuję także firmę Boston Scientific i będę pomocniczo podczas wykonywania tego zabiegu. Generalnie zabieg jest bardzo prosty, trwa raptem 15 minut. Jest dedykowany do łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Zabieg jest wykonywany pod wpływem unikatowej pary wodnej, która jest rozprowadzana przez generator, do którego podłączona jest jednorazówka. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Generalnie wprowadzając parę wodną, działa to następująco, że dana tkanka od razu obumiera. W ten sposób jakby jesteśmy w stanie umożliwić przepływ moczu i zredukować te zaburzenia. Na pewno jest to metoda alternatywna do leczenia farmakologicznego. Jest to metoda bardzo rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Tutaj w Polsce, tak jak mówiłam, dopiero wykonujemy drugi taki zabieg. Do tej pory pacjenci bardzo są zadowoleni z zabiegu z użyciem Rezum. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania do nas, firma Meden InMed jest wyłącznym dystrybutorem tego sprzętu w Polsce.